1966. Książę Mesko. W mrokach i w mgle schowane zastępy bogów nieznanych i wodzów, którzy widmami się stali w powieściach ludu i pieśniach. Dzieje te tak dawne, że w baść się oblekły, a zmyślenie i prawda stanowią jeno tło szare. W czasach tych sprzed ponad lat tysiąca postać rysowuje się jaśniejsza. Siemomysła to syn, imieniem Mieszko. Oczy jego bielmem były zajęte. W 7 roku życia wzrok cudem do niego powrócił, co wszyscy jako znak odczytali. Chłopak od miecza nie stronił i siłę niedźwiedzia posiadł, gdy dorósł. Silną i rozumną głową stał się, która plemiona słowiańskie niczym włosy splotła. Kraina Mieszka puszczą była pradawną, dlatego wzorem ojców cześć oddawał. Umierającym bóstwom wiatru, chmur, drzew i ognia. Pastując ludy sąsiednie, niczym ptak drapieżny. Zgodnie ze zwyczajem plemienia swego, rząd wielu zażywał. Gibkie to były dziewki, dzikie przy tym, jak rysie i drapieżne, jak gony. Jedno spotkanie księcia odmieniło, po którym już nigdy taki sam nie był. Czeska księżniczka to brawa. I nadobna niewiasta, która wniosła w życie Mieszka światło, którego moc się nie spodziewał. Jej ojcowie w górskich kotlinach zrodzeni, Boga na krzyżu wyznawali, w nim to Mieszko spotykać się począł. Za namową swej pani w roku 966 książę Mieszko świętą wodą oczyszczony został.
pogasił i potopił, aby nigdy już się nie odrodziły. Wyrzekł się Mieszko pogaństwa, z Dobrawą ród swój i łoże małżeńskie połączył. Korowód wielkich mężów i cór w łożu tym się począł, co krainą Mieszkową i państw ościennych przez wiele wieków był rządził. Drużyna w siłę rosła. Liczne bitwy i kampanie połączyły bowiem dawne plemiona Polan, Wiślan, Pomorzan, Mazowszan i Ślężan pod jednym znakiem Orła Białego. Nie były to lata spokojne. Nękał księcia Graf Wichman z rodu Bilungów, na czele żądnych krwi północnych hord. Książę Mieszko bez trudu jednak zgładził czarnego gada, chwałą się okrywając. W 972 roku margrabia Chodon wraz z Siegfriedem von Walbeck w zatarg z Mieszkiem weszli. Moc jednak Słowian straszna była i gdy starli się na polach Cedyni, puch i popelina po grafach jeno pozostała. Liczne zwycięstwa sprawiły, że kraina Mieszka zwana Civitas Sinensge na mapach świata liczyć się poczęła. Pod koniec życia Mieszko księstwo swe polecił samemu papieżowi dokumentem Dagome Iudex, a treści jego mnisi wieków średnich od zapomnienia ocalili. Książę Mieszko zmarł, w żałobie i smutku cała kraina się pogrążyła. Lecz ziarno, które zasadził, owoc rychło dało. Syn jego koronę na skroń założył, zaś wnukowie od lat ponad tysiąca krainy Mieszka strzegą oraz pamięć o nim pielęgnują. Niech tak będzie po wsze czasy.